Bądź mną. Heniek level 40. Taki sobie szary Heniek. Ale nie mylić z Januszem, bo nie masz wąsa. W wolnym czasie szczasz do butelek. Praktycznie od zawsze. Odkąd się urodziłeś. Jesteś mistrzem w tym, co robisz. Nigdy nie uroniłeś żadnej kropli. Będąc małym chęciem level 8, chciałeś zaszpanować swoimi umiejętnościami przed małą Grażynką level 6 podczas rodzinnego spotkania. Chuj, że lożka 3 na 10, ale innej na wsi nie było. Chuj, że twoja kuzynka, ale naprawdę innej nie było. Mówisz do niej: Grażynka, pokazać ci sztuczkę? Tak, chęciu, pokaż, pokaż! Prowadzisz ją do kuchni, bo wszyscy siedzą w salonie. Wyciągasz pustą zieloną butelkę z kosza, wyjmujesz swoje 91,1 mm i szczasz do butelki z odległości 2,137 metra. Ani kropelki. Grażynka uciekła z płaczem z domu. Jebnął ją samochód. Chuj, kurwa, koniec imprezy. Nie czułeś się winny, lecz dumny ze swoich umiejętności. Mijają lata. Przez całe swoje życie szczałeś do butelek. Już nie z odległości 2,137 metra, lecz 21,37 metra. Może i byś trafił do rekordów Guinnessa, ale uważasz, że to dla amatorów. Nie chcesz z nikim dzielić się swoją tajemnicą. W domu masz cały regał na ścianie w salonie z butelkami napełnionymi twoim moczem. Bez etykietek. Jedyne, co na nich jest napisane, to odległość, z której je napełniłeś. Masz tam swój dziecięcy rekord 2,137 metra oraz swój obecny 91,1 metra. Jak ktoś przychodził w gości i się pytał, co to jest, to bez zastanowienia odpowiadałeś: a, moje alkohole z datą produkcji. Nikt się nie skapnął. Pewnego słonecznego dnia postanawiasz udać się do sklepu po piwo. No co, trzeba się wspomóc w biciu rekordów. Po drodze spotykasz swojego starego kumpla Janka z przedszkola. O, a kogoż to moje oczy widzą? Heniuś, kiedyśmy się widzieli! No elo. Zaczynacie rozmawiać. Janek mówi ci, że odpierdolił jakieś biznesy i teraz ma w chuj kasy. Idziecie kupić piwa. Mówisz: dwa najtańsze, please. Janek na to: Heniek, co ty odpierdalasz? Na cześć naszej odnowionej znajomości pozwól, że ja postawię. Okej, spoko. Janek mówi do oczekującej na order kasjerki: pani da trzy najtańsze. Nagle wszystkie sklepowe Janusze jednocześnie odwracają głowy w waszą stronę. Wasze spojrzenia krzyżują się. Czujecie jak mała owieczka okrążona przez sztado szakali. Kasjerka w szybkim tempie podaje wam trzy browary i mówiąc głosem Gandalfa: Fly, fools! Wzięliście browary i uciekliście stamtąd. Do ciebie. Siadacie w salonie, rozstawiacie swój alkoholowy arsenał. Janek się pyta, co to za buteleczki masz. Odpowiadasz jak zawsze, że to twój bimber i zamykasz temat. Chwilkę gadacie o niespełnionej miłości Janka do Urszulki Kochanowskiej. Po krótkim czasie mówisz do Janka, że zaraz wrócisz, tylko skoczysz na dwójkę. Kupa JPG. Wracasz, patrzysz i widzisz tego skurwiela trzymającego w dłoni buteleczkę z twoim rekordem 2,137 metra. I jeszcze to kurwa pije! I co mówi? No co, tyle tego masz, że nic się nie stanie, jak sobie ściągnę jednego łyczka. Muszę ci przyznać, że całkiem zajebisty ten alkohol. Ty kurwa wkurw 2137%, ale jednak twoja prawa cebula zaczyna pracować. Wygląda na to, że szczyny sfermentowały przez te wszystkie lata i naprawdę wytworzyły alkohol. Myślisz sobie, a może da się na tym zarobić? Rozkręcacie biznes. Potem dusisz Janka podczas snu, wkładając mu kutasa do mordy i sikając. Zemsta jest żółta. Przejmujesz jego mieszkanie, przejmujesz jego majątek, ruchasz mu żonę i psa jak sra. Kiedyś nazwali cię Henkiem i szczałeś do butelek. Dziś zwracają się do ciebie: panie Heineken. Ale do butelek nadal szczasz.